Sanatorium Miłości. Piotr Hubert zamieszka z Mariolą, wpadli na nietypowy pomysł. To będzie test. Piotr Hubert i Mariola Baruk opuścili Sanatorium Miłości jako przyjaciele, jednak nikt nie miał wątpliwości, że pomiędzy nimi zrodziło się znacznie głębsze uczucie. Teraz opowiedzieli o eksperymencie, jaki chcą przeprowadzić. Wkrótce zamieszkają razem. Choć finał czwartego sezonu Sanatorium Miłości już za nami, widzowie wciąż z zainteresowaniem śledzą losy najbardziej zgranej grupy w historii programu. Sympatyczni uczestnicy stali się prawdziwymi gwiazdami TVP. I jak to prawdziwe gwiazdy, regularnie goszczą na antenie Pytania na Śniadanie. Teraz w studio pojawili się Piotr Hubert, a także Mariola Baruk i Ania Zięba. W pewnym momencie z ust króla turnusu padło zaskakujące wyznanie, a na planie na chwilę zapadła cisza. Wszyscy, którzy kibicowali Lucy i jej wybrankowi, nareszcie usłyszeli dobrą nowinę. Przyjaźń, miłość, Mariola Baruk i Piotr Hubert stanowią niezwykły duet. Każdy, kto z zapamiętaniem śledził ostatni sezon Sanatorium Miłości, doskonale wie, jak interesującą parą są Mariola Baruk i Piotr Hubert. Ona pełna energii, wygadana i dynamiczna, on zaś zdobył sympatię widzów stoickim spokojem oraz tajemniczą, nieco skrytą naturą. Odkąd tylko zakończono emisję czwartego sezonu, fani byli ciekawi, jak potoczą się dalsze losy tego niespodziewanego duetu i czy rozłąka wpłynie na ich relacje. Okazało się, że Amerykanka, która mocno zaprzyjaźniła się także z Anią Ziębą, planując kolejną wycieczkę do Polski, szykowała się także na spotkanie ze swoją ekranową sympatią. Moja przyjaźń z Mariolą przetrwała ocean odległości. Mamy ze sobą codzienny kontakt telefoniczny. Lucy przyjeżdża do Polski pod koniec sierpnia i oboje mamy sporo planów, mówił. Już jakiś czas temu pojawiły się także wzmianki o wspólnych zamiarach odnośnie mieszkania. W rozmowie z Pomponikiem senior miał stwierdzić, że tę rozmowę przeprowadzą już oko w oko, kiedy Mariola przyleci do Polski. Mariola Baruk i Piotr Hubert zamieszkają razem? Opowiedzieli o nietypowym teście. Teraz uwielbiana para z Sanatorium Miłości zasiadła na kanapie naprzeciw Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Gospodarze Pytania na Śniadanie byli szczególnie zainteresowani ich relacją, wypytywali Amerykankę o życie w USA i Polsce. Zaś Piotr Hubert szczerze opowiedział o jego pierwszej miłości. Nie ulega wątpliwości, że senior ostrożnie i z dystansem podchodzi do spraw uczuciowych. W pewnym momencie król turnusu został wprost zapytany przez prowadzącego, jak jest teraz? Wymijająca odpowiedź 65-latka o przyjaźni wyraźnie nie zadowoliła dziennikarza, więc ten z uśmiechem powtórzył swoje pytanie. Przyjaźnimy się i jest piękna przyjaźń, wtrąciła zdecydowanie Mariola Baruk. W tym momencie Piotr nabrał odwagi i postanowił poruszyć kwestię ich wspólnego zamieszkania. Ostatnio dowiedziałem się z mediów, że my zamieszkamy razem. To się zgadza. Kropka. Stwierdził nieoczekiwanie, a na planie zapadła cisza. Senior dolał oliwy do ognia. Zamieszkamy razem i to w Zakopanem. Poinformował zdumionych gospodarzy, po czym wyjaśnił. Tylko, że to potrwa 3 dni. To będzie test, dorzuciła jego przyjaciółka. Okazało się, że para spędzi razem kilka dni w Zakopanem, aby sprawdzić, że w tym czasie się nie pozabijają. Ta informacja z pewnością ucieszyła jej wielbicieli, którzy już od pół roku ściskali kciuki za duet. To przecież krok naprzód, który zwiastuje wiele dobrego. Pozostaje nam więc czekać na wynik tego osobliwego eksperymentu.